Co Biblia mówi o przestrzeganiu Wigilii czy Świąt Bożego Narodzenia? Biblia, Pismo Święte, nic nie mówi o tym, aby przestrzegać i nie mówi też o tym, aby nie przestrzegać tego święta. Tradycja pierwszych wieków chrześcijaństwa pokazuje, że w pewnym momencie chrześcijanie ustalili umowną datę urodzin pana Jezusa i w jakiś sposób to świętowali. Z drugiej strony widzimy, że dzisiejsze świętowanie, szczególnie w Polsce, w domach rzymskokatolickich, bardzo często to pomieszanie, Tradycji pogańskich, to zaczerpnięcie wielu tradycji pogańskich i włożenie ich, jakby, do chrześcijaństwa. I na to też powinniśmy uważać i być na to wyczuleni i ostrożni. Paweł w liście do Rzymian w XIV rozdziale pisze: Jeden przestrzega pewnych dni dla Pana, a drugi wszystkie dni traktuje jednakowo. Niech każdy pozostanie przy swoim, i Paweł pisze dalej. Bo nie żyjemy dla siebie, ale żyjemy dla Boga. I niech w tym czasie ta myśl nam przyświeca. Temat jest trudny i temat jest skomplikowany, nie do wszystkiego chyba możemy dotrzeć, ale zachęcam Cię, jeżeli chcesz przyjąć jedną z tych postaw, zbadaj temat bardzo, bardzo dokładnie, bo w internecie jest dzisiaj wiele dziwnych informacji, pochopnych oskarżeń. Zbadaj temat i jeżeli jesteś chrześcijaninem. To i tak nadrzędnym Twoim celem jest to, aby każda chwila Twojego życia była na chwałę Bożą. Jeżeli nie jesteś chrześcijaninem, chrześcijanką, to zachęcam Cię: zacznij czytać Biblię, zacznij czytać Słowo Boże i nawróć się. Odwróć się od swoich grzechów, może właśnie w okresie tych świąt Bożego Narodzenia odwróć się od swoich grzechów, wyznaj je Bogu i zacznij żyć według tego, co On nam nakazał. Co Biblia mówi o miłości? Może cię to zaskoczy, ale w języku greckim funkcjonowały cztery słowa, które my dzisiaj w języku polskim tłumaczymy jako miłość. Greckie słowo eros oznaczało miłość i namiętność seksualną. Greckie słowo fileo oznaczało prawdziwą przyjaźń. I greckie słowo agape to oznaczało najczystszą miłość, jaką Bóg po pierwsze ma do ludzi. A po drugie, jaką powinni mieć chrześcijanie do siebie. Dlatego tak ważne jest zagłębianie się w Słowo Boże, poznawanie Słowa Bożego, bo dzięki temu możemy je lepiej rozumieć, możemy lepiej poznać Boga i lepiej dowiedzieć się o tym, jak powinniśmy żyć. Zachęcam Cię, czytaj Słowo Boże. Co Biblia mówi o małżeństwie? Dość dużo Biblia mówi na temat małżeństwa. Postaram się to zrobić w skrócie, aby zmieścić się w jednej minucie, a na więcej zachęcam, zacznij czytać słowo Boże. Przede wszystkim Biblia mówi o tym, że małżeństwo to związek dwóch osób przeciwnych płci mężczyzny i kobiety. Biblia mówi, że to wspaniały dar od Boga, że razem tworzą jedność. Pan Jezus przypomniał to, co już było powiedziane w Starym Testamencie że mężczyzna musi opuścić ojca i matkę, Łączy się ze swoją żoną i stają się jednym ciałem. Pan Jezus mówi też, co Bóg złączył, człowiek nich nie rozdziela. Potrzebujesz więcej informacji? Zachęcam cię, otwórz swoją Biblię, czytaj. Małżeństwo to niezwykła przygoda, dana przez Boga dla nas, i jest wiele o tym w Jego słowie. Co Biblia mówi o rozwodach? Nie chcę się powoływać na nauki różnych kościołów, bo czasami te nauki są dziwne, skomplikowane bardzo skomplikowane. Ale chcę wrócić do tego, co mówił Pan Jezus. W Ewangelii Mateusza i nie tylko, czytamy pytanie faryzeuszy do Jezusa, czy można się rozwieść? I mówią faryzeusze: Przecież Mojżesz dał nam takie prawo, abyśmy wydali list rozwodowy. A Jezus mówi: Co Bóg złączył. Człowiek nich nie rozdziela. Temat rozwodów jest dzisiaj bardzo mocno dyskutowany. Niektóre kościoły nie udzielają rozwodów, ale z wielką łatwością unieważniają małżeństwa. To to samo co rozwód. Zachęcam Cię czytaj Słowo Boże i sprawdzaj, co Bóg mówi. Dzisiaj jest wielu nauczycieli, wielu księży ma różne zdania na różne tematy, ale zachęcam Cię wróć do Słowa Bożego i sprawdź, co Bóg mówi na konkretny temat. Od tego być może zależy Twoje życie wieczne. To Biblia mówi o snach. W Słowie Bożym widzimy, że Bóg czasami w niezwykłych momentach przemawiał do ludzi przez sny. Jest kilka takich przykładów. Choćby Józef Egipski, syn Jakuba. Józef Mąż Marii, Ewangelia Mateusza, drugi rozdział. Salomon, pierwsza księga królewska, trzeci rozdział. Jednak pamiętajmy, Unikajmy takich pomysłów, gdzie bierzemy jakąś książkę, jakiś sennik, przyśniła nam się podkowa, co ona znaczy. Bóg dzisiaj w najdoskonalszy sposób przemawia przez swoje słowo, przez Biblię. Każdy ją w domu ma raczej, a jeżeli nie ma, to może łatwo ściągnąć z internetu lub kupić, i Bóg w najdoskonalszy sposób przemawia do nas przez swoje słowo. Dlatego zachęcam Cię, zacznij je czytać i zobaczysz w bardzo, bardzo precyzyjny sposób, jak żyć. Nie musimy mieć snów, aby wiedzieć. Jak żyć zgodnie z wolą Boga na Jego chwałę?